Też pani mówi w swojej książce o tym, że lepiej jest dziedziczyć pamięć wojen niż obozów. No to jest ironiczne. Mhm. To jest oczywiście ironiczne. Nie ja mówię, że jest lepiej, tylko tak powiedziała narratorka. Mhm. Mhm. Tak. No ale jest tak, że wszyscy to wolą. Mhm. Jergowicz pokazuje, co się dzieje, kiedy dziedziczymy pamięć wojen. To też może być niebezpieczne w dużym razie. Jeżeli czujemy się ofiarami. Mhm. Niebezpiecznie jest czuć się ofiarą tak naprawdę. Mhm. To jest to, co jest niebezpieczne. Mhm. Dlatego, że ofierze wszystko wolno, jest usprawiedliwiona. Mhm. To jest przypadek Serbów. Oni się czuli absolutnie ofiarą. I czuli, że wszystko im wolno. Mhm. A co się dalej stało, wszyscy państwo wiecie. Ofiara w pani książce dziedziczy nie taką świadomość, może tak, dziecko ofiary obozów dziedziczy nie tyle świadomość, że wszystko im wolno, co dziedziczy upokorzenie raczej. No ale to jest przypadek całej wschodniej Europy. Tutaj się dziedziczy upokorzenie. Mhm. Tak jak na zachodzie się dziedziczy rodowe srebra, tutaj się dziedziczy trochę co innego. Mhm. Porcelana, a tu się porcelana wytłukła i zupełnie co innego się dziedziczy. Powiedziała pani w jednym z wywiadów, że sukces może być równie trudny do udźwignięcia jak katastrofa. Ta książka już pewien sukces osiągnęła. No tutaj nominacja do Angelusa jest takim dowodem na to, że ten sukces jest. Czy pani się czuje już jego ofiarą? Nie, ja się w ogóle nie czuję ofiarą. Mhm. Ale czy czuje pani tą trudność związaną z sukcesem? Nie ma z tym żadnego problemu na razie. Chciałam zapytać, bo trudno mi cały czas będzie chyba rozdzielić narratorkę tej opowieści od pani i od tej dziewczynki. Także podejrzewam, że cały czas będę miała taki kłopot z ale w porządku, tylko żeby pani była świadoma tego, kiedy pani pyta o mnie, a kiedy pani pyta o książkę. Dobrze. Będzie łatwo się porozumieć. Dobrze, dobrze. Jak czytam i w książce, ale czytam też w wywiadach z panią, więc myślę, że to jest takie pole wspólne w dużej mierze, o dochodzeniu do pisania, o w takim nawet w najdosłowniejszym sensie, o problemach z zapisywaniem we wczesnym dzieciństwie. Z pisaniem w zeszytach. Z pisaniem w zeszytach, dokładnie. I o tym, że jakby nie od razu została pani pisarką, że jakby ja odnoszę takie wrażenie, że broniła się pani trochę przed tym. W którym momencie to się stało, że pojawiła się taka potrzeba? Ktoś z państwa miał kłopoty z pisaniem w zeszytach? O, jednak. Ja też mam. Proszę. To pani wie, o co chodzi. Pan wie, o co chodzi. Dobrze, to ja powiem. Reszta nie. A reszta nie wie. Reszta prymus. Ale nie, no każdy widział kogoś, kto ma kłopoty z pisaniem w zeszytach, prawda? Nawet jeśli samemu się nie miało takich kłopotów, to jednak no, kręcą się wszędzie po szkołach takie osoby, które mają kłopot z pisaniem w zeszytach i to wtedy widać. Dobrze, więc dopóki miałam kłopot z pisaniem w zeszytach, to oczywiście myślałam, że będę tak sobie układać życie, żeby jak najmniej pisać. To się skończyło tak na początku liceum. No, ale ja byłam raczej nastawiona całe życie na to, żeby jak najmniej pisać. No i proszę spojrzeć, że nie są bardzo grube te książki. To mi zostało. Mhm. Ale w którym momencie pojawił się ten moment, ta potrzeba? Nie wiem. A z czego ona wyrosła? Może no może z jakiejś potrzeby porozumiewania się z innymi ludźmi. Może to. Byłam bardzo aspołeczna, taka jakaś niesocjalizowana i trudno mi było się porozumieć inaczej.
potem z czasem to się zmniejszało, tak jak wyszłam z tych kłopotów z pisaniem, tak też wyszłam z tej społeczności w końcu, ale to zajęło długie lata. Mhm. Wydaje mi się, że też taka pełnia porozumienia z czytelnikami nastąpiła przy okazji tej książki właśnie. No tak, bo każdy chodził do jakiegoś przedszkola, każdy miał jakąś rodzinę i tutaj jest dosyć łatwo się porozumieć. Mhm. Czyli pojawiło się to wspólne pole, które no, może nie ogarniać całości tej problematyki, ale pozwala łatwiej ją zrozumieć, wejść w skórę tej małej dziewczynki. No każde dziecko ma jakieś trudne przeżycia. Ludzie dorośli to pamiętają, że mieli, więc no zawsze ciekawie jest zobaczyć, co kto inny miał. No i ta książka dlatego jest czytana. Mhm. Chciałam też zapytać o tą taką, o początki tworzenia jakichś historii, bo równolegle z tymi problemami z zapisywaniem mówiła Pani też, że pojawiała się niechęć do czytania też, do lektur. Tak, zresztą ciężko mi było czytać, bo ja tak naprawdę nie byłam za dobra w czytaniu. Przez bardzo długi czas nie byłam dobra w czytaniu. A teraz jak jestem zmęczona, to też jestem strasznie kiepska w czytaniu, więc tak, no. A to tworzenie historii? Ja się nad tym zastanawiałam. W dzieciństwie był taki czas, że strasznie kłamałam, ale musiałam kłamać, żeby skórę swoją ratować. No ale nie byłam w tym jakoś szczególnie dobra, zwykle wpadałam. I się robiły jeszcze gorsze afery z tego, więc nie wiem, czy to była dobra zaprawa.